Dobra, powiem wam, że miałem już mordę drzeć. Miałem już mordę drzeć. Już ciśnienie było 200. A nawet chyba jeszcze jest, powiem wam, bo zobaczcie, z tej strony no jest gold. Żono, idę na wykopki. No dobra. Małolat, odpadasz od pierwszego kopa czy nie? Odpalił! Tak jak widać, sceneria z poprzedniego filmu się nie zmieniła. Zmienił się tylko dzień, bo jest dzień drugi, nazajutrz. Po prostu nie wytrzymałem, mówię, muszę tu jeszcze raz iść i jeszcze raz się po tym polu przejść. I pytacie mnie, ktoś mi ostatnio w komentarzu tam pisał, czemu ja nie mówię, jaka jest data, nie? Bo nie mówię, bo mam te filmy nagrane z wyprzedzeniem. I nieraz by to jakoś tak dziwnie wychodziło, żebym tam wam na przykład składał życzenia, bo musiałbym sobie to nagrać, a później jakbym chciał mówić, który jest, to na przykład po nowym roku bym mówił, że jeszcze jest stary rok. I to takie... Także nie mówię nigdy, jaka, ale dzisiaj wam powiem, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest 11 listopada i popatrzcie, jaki jest ten zbieg okoliczności. Wczoraj trafiłem tą monetę z Międzywojnia przed dzień tego święta narodowego. Normalnie to powiem wam, taki jakiś dziwny zbieg okoliczności. Ta kobieta z twarzą wczoraj wpadła. Kto tam nie oglądał, to zapraszam na ten poprzedni odcinek. No i tyle. I ostatni raz mówię, jaki to jest dzień. Także będzie jak było. O, a tutaj po tym przydługim wstępie powiem wam, że mam pierwszy jakiś tam fancik, jest tu guzik, ale ma łóżko i lecimy dalej. Kilka metrów dalej i mam chyba pierwszą monetę, wam powiem. Nie, to guzik dalej będzie. Dalej będzie guzik. Ale jakiś taki chyba arsenik, powiem wam. Dziwnie to wygląda. O, tutaj było łóżko. No ale tak wygląda ten guzik, płaski. Srebrny może. W ogóle powiem wam, że jest piękna pogoda. Tak jak mówiłem, dzisiaj mówię, który jest dzień. Jest 11 listopada, jest wolne. Jest święto narodowe i jest piękne słońce. Ciągle jest ciepło, tylko że ja powiem wam, ja tak ubrany dziwnie jestem, żeby tutaj mieć miejsce na kamerę, o. Tak sobie tylko tutaj zapinam, bo jednak wieje po szyi. Wiecie, dlaczego on tak się zachowuje? Bo tutaj pode mną idzie rura z gazem chyba. Tako jak te żółte słupki są. No, ale mimo to zobaczcie, co się trafiło. Nabijka jakaś końska. Konina albo napoleońska. Zobaczcie, jaki fancik. Ja to pole olałem. Jestem niezły, kurde. Patrzcie, dobrze na pole nie wszedłem, a już z tego pola cały czas coś wychodzi. Tutaj znowu chyba guzik. Nie będę zapeszał, ale może być fajny dzień kolejny. Co prawda,
O, to tylko taki od guzika sama góra. Bez uszka, ale zawsze jest nadzieja, że będzie coś na tym. Dobra, moi kochani, czas na pierwszą. Monetę oczywiście. Monetę. Tak, to już będzie na pewno monetka. I tu widzę, że to będzie fenol pruski. Więc bez fenola pruskiego na razie do domu nie wracam. Mówię do żony, dzisiaj bez złota nie wracam. Jest złoto, patrzcie. Jest złota moneta. O! Złoty to ma tylko kolor, a to nawet nie złoty, tylko grosze. I to powiem wam, że to jest 49 rocznik. Więc to już jest tradycją na moim kanale. Pozdrawiam Antoniego Pietkiewicza z okazji monety z 49 roku. Także Antoni, to co wczoraj. Wszystkiego dobrego, zdrówka i udanego dnia. Udanego święta niepodległości, bo dzisiaj jest taki dzień u mnie, w tym momencie przynajmniej. Znowu te krążki, powiem wam, będą chyba. Wczoraj ich tu kilka znalazłem i znowu są. Nie wiem, czy to od tej linii, już tutaj konsultowałem z kolegami, z poszukiwaczami. Różne są domysły, ale powiem wam, takie grube i bardzo wysoko biją. Miedziane krążki. Hej, wóżce! Ludzie, widzicie co on robi? O. Przecież to chorosta jest. No, ruszę, ty brak, no, ale numer. No, chodź, ale się popisał. No, chodź, to. Ja pierdziele. A wy, no, jest już tak. Też już. Zrobiłem taki sztych łopatką i coś widziałem. Dobra, patrzcie. Co to jest? Ja pierdzielę. Nie mówcie, że to jest złoto. Nie, tutaj... Kurde. Ja pierdzielę, czekajcie. No zobaczcie, mieni się jak złoto. Ale czy to jest złoto? Ale wyszło takie czyste, powiem wam. Jest to guzik. Ale jest możliwe, żeby był złoty guzik, czekajcie, bo tutaj... Może jakaś punca będzie. Dobra, powiem wam, że miałem już mordę drzeć. Miałem już mordę drzeć. Już ciśnienie było 200. A nawet chyba jeszcze jest, powiem wam, bo... Zobaczcie, z tej strony no jest gold. Normalnie gold. Nic brudne, nic zaśniedziałe. Ale mówię, może się przebarwiło, ale z takiego koloru tu jest typowo srebrny kolor. Na środku było pewnie łóżko, był to guzik. Prawdopodobnie albo, no na wpinkę to też nie wygląda, no co taka wpinka. Jeszcze to na grafikę gogle wrzucę. Zobaczymy co tam wyjdzie, ale patrzcie jak to się świeci, jak złoto. No na razie fant dnia. Podniósł mi ciśnienie na maksa. Mam nawet słabej jakości jakiegoś zwierza, no tak, tak to wygląda. Tylko słabej jakości, co ja mówię, mam... Ze słabej jakości materiału chyba odlanego. Takiego zwierza, no. Tak wygląda przynajmniej. Albo przypadek po prostu. No. Znalazłem łuskę. No niestety. Docieram się, ale ona jest po prostu niezbita. Mimo, że jest rozerwana i rozwalona. Szkoda, bo to... Mosiąc, ale będę musiał ją po prostu wyrzucić w jakimś niedostępnym miejscu w lasku, tylko mi wiadomym. Słaby sygnał, ale jest moneta znowu.
ale taki sygnał kulawy był, powiem wam. Fenol pruski, no co tu może być? Ale zajazd konkretny. Nawet nie wiem, czy tam będzie coś widać. Na zdjęciu tam już wstawiłem na pewno. No jest niby trzecia moneta, powiem wam, że do normy jedna jeszcze brakuje. Dzisiaj już takich nie mam euforii jak ostatnio i zlotów i po prostu ciśnień. Ale niemniej ten złoto-srebrny guzik, albo i srebrny taki kolor po prostu. No niesamowity jest, jeszcze go oglądałem później długo, powiem wam. Na przykład ten guzik leżał już na wierzchu. Myślałem, że to moneta, ale wiecie. Mam parę takich guzików, których wam też nie pokazałem dzisiaj. No bo one są takie jak ten, nic na nich po prostu nie ma. I zrobiło się zimno. Takie było piękne słońce, po prostu w ciągu godziny wszystko czar prysnął. I zobaczcie, kolejna rzecz jest na wierzchu. Takie kulawy było sygnał, zaraz zobaczymy co to jest. Może takie lekkie zbliżenie nawet wam zrobię. Zdaje się, że bez fenola nie wracam. A to chyba nawet powiem wam, że jest piątka. Żadna tam piątka, normalna jedynka z cesarstwa. Super, jest norma. Ten nawet zachowany, tu orła fajnie widać. Tu gorzej, ale jest. Tak, moi kochani, tak wyszła ta moneta. Wykopałem z tego dołka tą bryłę, a tu przyklejona o pewnie 50 groszy z PRL-u, nie? No, o, jest. No, ale to moneta, to wiecie, to każda moneta cieszy. Tym bardziej, że to jest 49. rocznik. Antoniego Pietkiewicza już pozdrawiałem. Zachęcam i was do pozdrawiania Antoniego. Także mamy ponad normę piątą monetę. Już chyba po prostu tutaj byle co znajdę jeszcze, czy nie znajdę, i dojdę do samochodu, który tam stoi, i po prostu na dzisiaj się żegnamy. Mam swój ostatni fant na dzisiaj, a będzie to fibula. A konkretnie powiem wam, trafił się fajny wieszaczek. Zobaczcie. Na początku naprawdę pomyślałem, że to jakiś staroć. A tu był, patrzcie, taki wieszak. Tu był ten główny, duży. I te dwa małe, takie pod spodem. Fajna rzecz, powiem wam, nawet to wyprostuje. Może gdzieś się nawet jeszcze można będzie użyć to. Także to jest ostatnie, tak jak powiedziałem. Dzisiaj było to, co było. No wiadomo, nie było tam dzisiaj takich petard jak ostatnio, tego hat-tricka srebrnego i w ogóle kobieta z twarzą, ta międzywojnie. Do dzisiaj o tym myślę, powiem wam, do dzisiaj mam to w głowie, że takie coś ja mogłem tutaj znaleźć. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Kto chętny, to zostawia lajka. Mam nadzieję, że moi widzowie zawsze to robią. A kto chętny, to zostawia subskrypcję. Bo tutaj dzieją się różne dziwne rzeczy, fajne. Także na pewno niektórym z was to się spodoba. Jeżeli wam się spodoba, to właśnie zapraszam do pozostawienia tej subskrypcji, nie? No, jak to mówi jeden, było to, co było. Ja pole opuszczam. Krótko mówiąc, pozdrawiam was gorąco i zapraszam do następnego filmu. Najprawdopodobniej z tego pola, no bo zobaczcie, jest gdzie chodzić, a jeszcze można chodzić. A ja zrobiłem bardzo mało, dosłownie tylko tam i trochę tutaj, o. Także na razie, cześć. Małolat, odpadasz od pierwszego kopa czy nie? Odpalił!